Dzień dobry. Witam wszystkich widzów i słuchaczy Telewizja Holistyczna TV. Chciałabym Wam opowiedzieć historię, moją historię życia, moją historię oświecenia. Mam na imię Beata, jestem lekarzem, pediatrą. Pracowałam 34 lata jako lekarz w medycynie konwencjonalnej. Oczywiście zrobiłam studia, dostałam dyplom, później rozrobiłam jedynkę, dwójkę. No i pracowałam w ten sposób 27 lat. No ale jak zwykle dziwne rzeczy zdarzają się w życiu, w moim też. Mianowicie zaczęłam mieć problemy ze zdrowiem. A mianowicie dostawałam tachykardii takiej napadowej 140-150 uderzeń na minutę. Robiło mi się słabo, traciłam taką, można powiedzieć, przytomność na krótko. No i kiedyś taka rzecz przytrafiła mi się na dyżurze, skąd zabrano mnie oczywiście karetką do szpitala, znanego szpitala, na dyżur kardiologiczny. Na dyżurze kardiologicznym starano mi się zrobić oczywiście badania, takie inwazyjne, na które się nie zgodziłam. No i zostałam przyjęta na oddział. Następnego dnia oczywiście rozmawiałam z ordynatorem, który postanowił mi to zdiagnozować w sposób taki mniej inwazyjny. Zrobiono wszystkie dodatkowe badania i zalecono mi oczywiście lek kardiologiczny, po którym bardzo źle się czułam. Zmniejszano dawki, ale to oczywiście nie przynosi odpowiedniego skutku. No i zostałam z tym lekiem wypisana z oddziału. Ponieważ pracowałam wtedy na trzech etatach, w dwóch poradniach i w szpitalu, musiałam się jakoś postawić na nogi, musiałam dojść do formy, bo lekarz bez formy nie jest w stanie leczyć pacjentów. No, ale niestety na tych lekach bardzo się źle dalej czułam. Postanowiłam poprosić o poradę z mojej koleżanki i moich kolegów lekarzy, internistów, którzy mi zalecili leczenie dalej tym samym lekiem, który oczywiście wcale nie skutkował, tylko mi się bardzo źle czułam. I nie potrafiłam w normalny sposób egzystować. Mówiąc szczerze, siedziałam na L4 w domu i ledwo co wychodziłam z domu, śpałam na wpół leżąco. Właściwie na wpół siedząco, można powiedzieć nawet. No i wtedy, ponieważ nikt mi nie potrafił pomóc, miałam wrażenie, że stoję na takim stadionie, na tej płycie takiej platformie zielonej, gdzie grają piłkarze, i dookoła jest pusty stadion i tak wołam: co ja mam z tym zrobić? I taka cisza, dookoła mnie cisza, i wtedy przyszło mi takie zdanie trywialne, którego jesteśmy nauczeni: lekarzu, lecz się sam. No więc postanowiłam potraktować się jak pacjenta i zrobiłam sobie wszystkie badania, jakie mi przyszły do głowy, wszystko, włącznie z testami na alergie, nietolerancje, mnóstwo tych badań było. No i w tych badaniach dopiero ujrzałam prawdę o swoim zdrowiu, bo w wypisie z oddziału kardiologicznego były zrobione tylko podstawowe badania, z których tak naprawdę nic nie wynikało. No i okazało się, że mam różne takie schorzenia, mam dysfunkcje, niedobory. No i postanowiłam coś z tym zrobić, a ponieważ zawsze nauczono mnie podstaw, że serce to magnez i potas, no potas miałam w normie, ale magnezu było bardzo mało. No i pierwszym moim odruchem było pójście do apteki i kupienie sobie preparatu z magnezu. No i zaczęłam go zażywać, jeden tydzień, drugi, trzeci, brak efektu, następny, kolejny i tak dalej. Ta tachykardia trochę spadła do 120, ale dalej to nie jest normalna akcja serca, tylko to jest akcja przyspieszona. No i postanowiłam kolejne, ale mówię: nie, coś tu nie gra, coś tu nie jest w porządku. No i zaczęłam szukać informacji dodatkowych. Weszłam na Towarzystwo Magnezjologiczne Aleksandrowicza, tam sobie poczytałam o magnezie, o jego normach, jaki najlepiej magnez jest wchłaniany doustnie, jaki przez skórę, co można zrobić z tym magnezem. No i zaczęłam po prostu, sprowadziłam sobie magnez i zaczęłam jako odczynnik laboratoryjny, czyli najczystszy, i zaczęłam to stosować. Zaczęłam pić magnez, zaczęłam robić sobie oliwę magnezową, zaczęłam robić sobie kąpiele, zaczęłam robić sobie moczenie stóp.
I o dziwo stwierdziłam, że ten magnez zaczął spadać. I spadł mi do takiej. Zaczął, magnez się podnosił, a akcja serca spadała i unormowała się na poziomie 60 i tak mam do tej pory. No ale ponieważ dalej czułam się nie tak jak powinnam, no to w tych badaniach wyszły różne ciekawe rzeczy. Mianowicie musiałam się oczyścić, odrobaczyć, odgrzybić. No i szukałam na to różnych sposobów. No i oczywiście sięgałam jak lekarz dalej, sięgałam po różne sposoby apteczne, ale to nie uzyskiwałam tego efektu, który bym chciała. No i zaczęło się dopiero wtedy szukanie książek, szukanie artykułów, szukanie różnych informacji w internecie. No i zaczęłam te informacje uzyskiwać z różnych źródeł. Im więcej zdobywałam wiedzy i stosowałam ją u siebie, tym widziałam lepsze efekty zdrowotne. Tym coraz bardziej lepiej się czułam. Na początku czułam taki wewnętrzny niepokój, takie drżenie i widziałam, że to nie jest u mnie homeostaza. To nie jest homeostaza w moim organizmie i muszę to doprowadzić do takiego wewnętrznego spokoju. Więc po tych wszystkich terapiach, które po kolei oczywiście przeprowadzałam, a naprawdę było tego dużo, następnymi rzeczami to była oczywiście zmiana diety. Tych diet naprawdę trochę przeszłam, od Kwaśniewskiego, po diety diamondów, po dietę Montignaca, przeróżne, prawie ketogeniczna też, czyli wracając do Kwaśniewskiego, ale troszeczkę zmodyfikowana. No i tych diet naprawdę było multum, żeby zrozumieć na jakiej, dieta oparta o grupę krwi, tego naprawdę było multum, więc ja każdą z tych diet próbowałam na sobie, żeby zobaczyć jak ja się czuję. Oczywiście musiałam troszeczkę też zmniejszyć ilość kilogramów, czyli zbić kilogramy, więc zaczęłam dodatkowo łykać różne suplementy i to były naprawdę suplementy różnych firm, naprawdę przeróżne suplementy, więc zaczęłam też je stosować. Oczywiście to były suplementy najpierw z apteki, później były oparte na coraz bardziej naturalnych preparatach i w końcu doszłam do tak zwanej medycyny komórkowej i zaczęłam przyjmować suplementy z medycyny komórkowej i one tak naprawdę dopiero też na mnie zadziałały. Oprócz tych oczywiście diet, suplementów, minerałów, coraz bardziej wdrażałam się w wiedzę. Zaczęłam wtedy, takie modne były książki Zięby, więc sobie przeczytałam pierwszy i drugi tom i dopiero wtedy zrozumiałam, jakie są poziomy w ogóle, że my mamy podane w ogóle fałszywe poziomy. Witaminy D3, jak sobie zrobiłam pierwszy raz witaminy D3, to było 16, prawie złapałam się za głowę i mówię, że ja w ogóle żyję, to jest dopiero cud, to jest dopiero po prostu cud. No więc zaczęłam przyjmować mega dawki D3, no i kontrolować co miesiąc. Uzyskałam 120, jak moje koleżanki i koledzy to zobaczyli, powiedziała, ty żyjesz? W ogóle to już jest toksyczna poziom witaminy D3. To przecież ty natychmiast powinnaś przestać dawkowanie witaminy D3, bo to jest niezdrowe. To może wpłynąć ujemnie na twój organizm. Tak, ja oczywiście nie słucham, dalej łykałam tą witaminę D3. Nie mówiąc już o różnych czyszczeniach żył, o homocysteinie, której się w ogóle nie mówi, o statynach, które nawet miesiąc łykałam, ale się puknęłam w głowę i powiedziałam, co ty sobie dobrego robisz, trzeba oczyścić żyły, a nie łykać statyny. No więc też, że tak powiem, wyczyściłam sobie te żyły. No i rzeczą, którą naprawdę, można powiedzieć, wspominam, bo już jestem, można powiedzieć, co roku robię sobie post dr Dąbrowskiej i rzeczywiście robię głęboki ukłon w jej stronę, bo spotkałam tą panią doktor, rozmawiałam z nią, byłam u niej nawet takim kilka dni w tej ośrodku, gdzie mogłam poznać dokładnie tą dietę. Więc można powiedzieć, w tym roku byłam 12 raz na tej diecie, co roku 6 tygodni jestem na tej diecie, polecam ją. Ta dieta rzeczywiście uzdrawia ciało i ducha, tak jak ona napisała w tej książce, dlatego że dokładnie człowiek jest oczyszczony z toksyn, oczyszczony z metali ciężkich, oczyszczone ma różne narządy. Ja nawet pracując kiedyś w poradni takiej niekonwencjonalnej, gdzie mogłam zrobić sobie biorezonans, po 3 tygodniach tej diety zrobiłam poziomy różnych patogenów, różnych metali ciężkich i naprawdę okazało się, że jest wszystko 0, 0, 0.
te panie, które mi robiły te badania, nie chciały wierzyć, powiedziały, co ja takiego zrobiłam. A ja byłam po prostu trzeci tydzień na tej diecie, więc co roku jestem na tej diecie. A czasem jak mam ochotę, to takie pojedyncze też wstawki sobie robię tej diety. Czyli to były tak, magnez to był przebojem właśnie, później były różne diety, suplementy, ten post doktor Dąbrowskiej. Ale ponieważ nawet na studiach mówiono mi takie rzeczy, że jest takie można powiedzieć przysłowie, w zdrowym ciele zdrowy duch i można powiedzieć zdrowy duch jest w zdrowym ciele. I zaczęłam się zastanawiać, ponieważ naprawdę trafiało w moje ręce bardzo dużo książek, ponieważ odczuwałam głód wiedzy, zorientowawszy się, że do tej pory co robiłam i co mnie nauczono, czyli studia 6 lat, 27 lat pracy, i zrozumiałam, że tak naprawdę przez te lata, bo ja naprawdę poszłam na medycynę z tego powodu, żeby pomagać dzieciom, żeby leczyć ludzi. Po 27 latach doznałam, tak jak gdyby moja dusza wysłała mnie jako pacjenta właśnie, tak jak mówiłam, do szpitala, żeby pokazać, jak pacjent jest traktowany, jakie dostaje zalecenia i jak jest bezsilny wobec tego wszystkiego i zostaje tak naprawdę sam z tym. I to wszystko doprowadziło do tego, że ja byłam coraz głodna bardziej wiedzy, a mówiąc szczerze, jak czytałam te książki, to oczy coraz bardziej mi się otwierały i nie powiem, żebym nie używam niecenzuralnych słów, dlatego że w mojej głowie się nie mościło, że jestem tak okłamywana przez tyle lat. I tyle ludzi jest okłamywanych przez tyle lat. W mojej głowie się to po prostu nie mieściło, bo systemowe leczenie nie dawało nic, natomiast jak zrobiłam coś, co jest niekonwencjonalne, czego się w ogóle nie stosuje oficjalnie, to nagle zaczęło wszystko pomagać. Nagle zaczęło wszystko być skuteczne i nagle wszystko prowadziło mnie do coraz lepszego stanu i kondycji. Nabierałam takiej energii, takiej energetyki, którą mam do tej pory. Wszyscy mi mówią, skąd ja biorę tą energię? Po prostu biorę z odpowiedniej wiedzy, z odpowiedniego myślenia, z odpowiedniego zachowania. O czym powiem później, bo tak jak powiedziałam, że nasze ciało to jest część, ale można powiedzieć, to duch, to dusza ma ciało, a nie ciało ma duszę. Więc właściwie można powiedzieć, że raczej duch ma ciało, a nie ciało ma ducha. To on jest głównym kierowcą w tym awatarze, w którym tutaj w tym matryksie przebywamy. I stwierdziłam, żeby aby jeszcze bardziej poprawić i zrozumieć swoją świadomość i zrozumieć, na czym polega poprawa zdrowia, zaczęłam się skierowywać teraz w kierunku, ponieważ już awatara miałam ustawionego i awatar już dobrze funkcjonował, to teraz zaczynałam dociekać, co tak naprawdę mogę zrobić, żeby ten mój stan zdrowia utrwalić i żeby on był coraz lepszy. I zaczęłam się kierować w stronę duchową, zaczęłam jeździć na różne kursy, na przykład na medycynę germańską, na recall healing, na terapię krzyżowo-czaszkową, zaczęłam jeździć na różne, można powiedzieć, kursy związane z fizyką kwantową i dopiero zaczęłam rozumieć, w czym cały, po prostu można, numer tkwi. Zaczęłam coraz bardziej rozumieć, zaczęłam czytać coraz więcej książek, zaczęłam po prostu coraz więcej na ten temat rozmyślać, zaczęłam po prostu dociekać głębi tego powiązania i książką, która naprawdę zrobiła wielką rewolucję w mojej świadomości i to polecam naprawdę do przeczytania wszystkim ludziom, którzy chcą podnieść świadomość, była książka Davida Hawkinsa Siła czy Moc. Tą książkę, pamiętam, jechałam na taki kurs świadomościowy, tą książkę zaczęłam czytać i ta książka plus ten kurs zrobiły wielkie, wielkie zmiany po prostu w moim życiu, naprawdę wielkie. Wtedy odkryłam właśnie imię mojej duszy, o czym będę mówiła później. Odkryłam imię mojej duszy i skierowałam się też w stronę Huny, czyli wspaniałej, tajemnej wiedzy, która niesie prawdę. Wspaniałej wiedzy, która niesie prawdę. Ta książka Hawkinsa pokazała mi i zrozumiałam, bo
to był psychiatra amerykański, który 20 lat pracował z ludźmi z różnymi schorzeniami psychologicznymi, psychiatrycznymi i ustalił taką skalę świadomości Hawkinsa. Ta skala ewidentnie pokazuje, że poziom naszej świadomości wpływa na nasze zdrowie. W jego skali jest taki próg graniczny, on nazywa się na poziomie 200, on się nazywa odwaga. I poniżej tej odwagi są takie emocje właśnie jak strach, lęk, duma, uprzedzenie, apatia, oczywiście ze śmiercią na poziomie 0. I to są wszystko poziomy, które prowadzą do chorób, do nieprawidłowego stanu zdrowia, do zaburzenia w dysfunkcji rozwoju też społecznego, do funkcjonowania w społeczeństwie. To po prostu ma wszystko wpływ. Natomiast wszystkie stany powyżej 200, czyli powyżej tej odwagi, tam między innymi 400 jest, to jest poziom rozumu, na którym się znajdują wszyscy odkrywcy. Później jest poziom też 500, na którym to jest miłość. No i najbardziej mi się podoba ten poziom 500-400, na którym jest miłość bezwarunkowa i na którym to poziomie, jeżeli byśmy byli wszyscy, a szczególnie lekarze, pacjent wchodzi do gabinetu i wychodzi zdrowy. Więc najbardziej to było dla mnie, to było po prostu tak szokujące, że później oczywiście jest 600, 600 to jest radość, 600 to jest radość od 600 do 1000, a na poziomie 1000 był oczywiście, byli tacy awatarzy jak Jezus, Budda, to byli ludzie o bardzo wysokiej świadomości, dlatego ich myśli, ich nauki doprowadziły do takiego przewrotu w społeczeństwach. I mówiąc szczerze, gdyby oni teraz żyli, to są w stanie zmienić całe społeczeństwa natychmiast w ciągu jednej sekundy. Ale jest też pocieszająca informacja, że im więcej będzie ludzi na poziomie powyżej 200, tym bardziej jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co dzieje się na naszej Ziemi. I patrząc, czytając tą książkę, zrozumiałam jedno, że oprócz tego, że mogę moim pacjentom pomagać w sposób taki fizyczny, czyli wprowadzać tą swoją wiedzę. Oczywiście pracowałam dalej w poradniach i w szpitalach konwencjonalnych, ale starałam się tą moją wiedzę wykorzystać dla pacjentów, którzy na przykład przychodzili i mówili tak: pani doktor, ja bym chciał inaczej, ja bym chciał innej pomocy, ja nie chcę tego czy tamtego. Ja widząc takie, słysząc takie zdanie u pacjentów, wykorzystywałam tą swoją wiedzę niekonwencjonalną. Oprócz tego jeszcze otworzyłam swój gabinet, gdzie stosowałam te, można powiedzieć, wypróbowane metody leczenia, odtoksyczniania, odropaczania, zdobytej wiedzy też świadomościowej. Wykorzystywałam to, lecząc pacjentów naprawdę bardzo dobrym skutkiem. No i do tej pory, jeżeli pacjenci mnie proszą o taką pomoc, to ja wykorzystuję tą swoją wiedzę. Oczywiście staram się łączyć, bo wyciągam z tego, co wiem, to co najlepsze. Wyciągam z tej oczywiście medycyny niekonwencjonalnej też to co najlepsze. I oczywiście wyciągam z tej, bo nie można powiedzieć, że to jest 100% super rozwiązań, ale wyciągam z tej medycyny niekonwencjonalnej też to co najlepsze i leczę po człowieka w sposób holistyczny, czyli wykorzystuję jedną i drugą medycynę plus łączę to ze świadomością, z uświadamianiem, z wytłumaczeniem ludziom, dlaczego na przykład emocje mają wpływ na ich zdrowie, dlaczego na przykład brak odpuszczenia, przebaczenia ma taki wpływ na ich stan zdrowia i to ciągnie się latami, dlatego że można powiedzieć, dusza sygnalizuje nam to, co powinniśmy zmienić na tej ziemi. Przychodzimy tak naprawdę po to, żeby rozwijać tutaj świadomość. Oczywiście po to, żeby jeść, pić, bawić się i doznawać różnych rozkoszy też, ale tak naprawdę odejdziemy, zostawimy wszystko, nasz awatar tu zostanie, odejdzie tylko dusza z odpowiednim poziomem świadomości i na takim poziomie, jak myśmy żyli i na takim poziomie, jakim odejdziemy, na takim poziomie znajdzie się nasz duch tak naprawdę.
nic innego stąd nie zabierzemy, tylko właśnie ten poziom świadomości. To jest najważniejsze, dlatego to, co u siebie postanowiłam rozwinąć, zdobyć, to staram się przekazywać ludziom, w jaki sposób tylko mogę. Oczywiście te wszystkie lata, te 7 lat pracy, bo już nie pracuję, jestem na emeryturze, zostałam oczywiście wyrzucona z pracy, bo powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo powiedziałam prawdę o niektórych rzeczach i oczywiście to się moim pracownikom nie podobało. Wobec tego musiałam się pożegnać z pracą, ale można powiedzieć, teraz dopiero czuję ten spokój i tą swobodę i tą możliwość przekazywania pacjentom swobodnie tej prawdy, bo prawda jest najważniejsza i prawda się zawsze obroni. Ja zawsze mówię tak, kłamstwo jest złożone, prawda jest prosta. Więc te rzeczy, które do nas trafiają w prosty sposób, niewymuszone, są po prostu prawdą. Staram się to cały czas, nie tylko moim pacjentom, ale wszystkim ludziom, dokładnie mówię ludziom, przekazywać tą prawdę, żeby oni też dążyli do poprawy swojej świadomości, do pracy ze swoimi emocjami, a w ten sposób doprowadzali się też do stanu zdrowia, bo tak naprawdę przyszliśmy na tą ziemię, żeby być szczęśliwi, żeby się bawić, żeby obcować z wspaniałymi ludźmi, żeby dzielić z nimi radość i zabawę. Tak naprawdę przyszliśmy po to, a nie po to, żeby cierpieć tutaj, żeby się męczyć i żeby doznawać jakiegoś bólu, który, mówiąc szczerze, jest nam do niczego niepotrzebny, jest tylko wykorzystywany przez pewne nacje, którym jest on potrzebny, te niskie emocje są potrzebne do życia. Na tym chciałabym ten odcinek zakończyć i w każdym kolejnym odcinku będę przedstawiała porcję mojej wiedzy, która została wypraktykowana, porcję wiedzy teoretycznej i porcję wiedzy praktycznej, którą wypróbowałam na sobie i na ludziach, którym zależało, żebym im pomogła i żebym ich doprowadziła do zdrowia.